są sery czystego koziego mleka, niepasteryzowanego. Są sery miękkie, są sery wędzone, dojrzewające, takie typu emmentaler albo typu parmezan. I pleśniowe, typu camembert albo roquefort, no, feta, jakieś jogurty, takie rzeczy. Kto bardziej robi te sery? Ja, tylko ja. Okay. Mąż nie robi sera, mąż zajmuje się gospodarstwem, zajmuje się zwierzętami, ja się zajmuję serem i sprzedażą tego sera.